Każdy z nas doświadcza różnego rodzaju zła, czy to na nałogu, czy różnych chorób, problemów, trudnych sytuacji, szczególnie teraz, kiedy na świecie szaleje pandemia, doświadczamy jakiegoś niepokoju, lęku, martwimy się. To wszystko, co dzieje się w naszym życiu czy wokół naszego życia, bardzo mocno wpływa na naszą wiarę. Może nawet ją osłabiać. Może sprawić, że będziemy wątpić, czy rzeczywiście Bóg troszczy się o nas, czy rzeczywiście Jemu zależy na nas. Kiedy przeżywamy różnego rodzaju trudne doświadczenia, kiedy zaczynamy narzekać, użalać się nad sobą, czy martwić, Bóg nieustannie mówi do nas: zatrzymaj się. Zatrzymaj się w takim myśleniu. Zatrzymaj się w narzekaniu, w martwieniu się, w lęku. Zatrzymaj się w takim negatywnym spojrzeniu na swoje życie czy życie innych. Zatrzymaj się. W Psalmie 46 Bóg mówi: zatrzymajcie się i we mnie Boga uznajcie. Siostry i bracia, my potrzebujemy właśnie, szczególnie teraz, takiego zatrzymania się, aby sobie uświadomić, że jest Bóg, który tak naprawdę troszczy się o nas, któremu zależy na nas, który obiecał nam: jestem z wami przez wszystkie dni. Czyli nie tylko te bezpieczne, dobre, radosne, ale również te niebezpieczne, trudne, bolesne, jest z nami. Czas rekolekcji jest takim czasem, kiedy człowiek zostawia wszystko, zatrzymuje się, aby odkryć Boga, który jest, a którego z jakiegoś powodu człowiek traci sprzed swoich oczu. Psalmista Dawid w Psalmie 16 napisał: stawiam sobie Pana przed oczy, by nie zachwiała się moja dusza. I myślę, że te słowa, one powinny mobilizować każdego z nas, aby każdego dnia, a właśnie w sposób szczególny teraz, stawiać sobie Pana przed oczy, by nie chwiała się dusza. Byśmy byli pewni, że to Bóg ma ostatnie słowo. Żebyśmy byli pewni w Jego opatrzność, w Jego troskę o nas. Żebyśmy byli pewni, że zło nie wymknęło się spod kontroli Boga. Bóg nie jest zaskoczony tą sytuacją, tak jak może my jesteśmy zaskoczeni. My, ludzie wiary, powinniśmy różnić się od tych, którzy nie mają wiary, nie mają Boga. Oni rzeczywiście powinni się lękać, powinni się martwić. Tym bardziej, że choćby ta pandemia nie zwalnia, ale przyspiesza, dotyka coraz więcej osób. Taki człowiek, który nie ma Boga, nie ma wiary, słusznie się lęka, bo ma świadomość, że medycyna jest bezradna. Ale nie człowiek wiary. Człowiek wiary ma pewność, że jego życie jest w ręku Boga i nie przydarzy mu się nic takiego, co nie byłoby wynikiem Bożego działania, Bożej troski, Bożej woli. On nawet jeśli dopuszcza jakąś trudną sytuację, czy nawet zło, to już ma sposób wyprowadzenia nas z tej sytuacji. Już ma sposób pokonania tego zła. Ale chce nas wzmocnić. Chce, byśmy zobaczyli, na ile mu ufamy, na ile mu wierzymy. Dlatego potrzebujemy takiego zatrzymania się i uznania Boga za Boga.
Potrzebujemy takiego momentu, aby postawić sobie Boga przed oczy, by dusza była pewna, że jest w dobrych rękach, że jest ktoś, kto się troszczy, ktoś, kto nad nami czuwa. I czas rekolekcji jest właśnie takim czasem zatrzymania się, czasem, w którym uznajemy Boga za naszego Boga, za Boga naszej sytuacji, naszej rodziny, ale też choroby, nałogów, problemów. Uznajemy, że to wszystko jest pod Jego stopami, że On ma nad tym władzę, więc nie muszę się lękać. Tym bardziej, że ten Bóg jest moim Ojcem, który mnie kocha, któremu na mnie zależy, który potwierdził swoją miłość, dając Jezusa, który umarł za nas, zmartwychwstał, który powiedział, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy to i życie swoje daje za przyjaciół swoich. Dlatego warto, przeżywając te krótkie rekolekcje, właśnie sobie uświadomić, że to jest niezwykła łaska. Tym bardziej teraz, w dobie tej pandemii, naprawdę jest to łaska. Bóg dał nam taką łaskę uczestniczenia, zatrzymania się. Łaskę odkrycia na nowo Jego obecności w naszym życiu i nabrania takiej pewności, że wszystko będzie dobrze, bo jest Bóg, który o nas się troszczy. Dlatego czas rekolekcji jest takim czasem, kiedy człowiek milknie. Oczywiście wielbimy Boga, oddajemy Mu chwałę, ale milkniemy, siadamy i słuchamy. I warto sobie uświadomić, że taka postawa jest postawą, którą Bóg oczekuje od nas, wierzących w Jego Syna. Każdy, kto siada, aby słuchać Słowa Bożego, potwierdza tym samym, że jest uczniem Jezusa. Że nie tylko chce słuchać, co Bóg ma do niego do powiedzenia, ale chce go naśladować, chce żyć nim. Uczeń to taki, który jest wpatrzony w swojego mistrza, swojego nauczyciela. Uczeń to ktoś taki, kto zaczyna go naśladować. Nie tylko przyjmuje wiedzę od niego, ale zaczyna go naśladować. Aż w pewnym momencie nauczyciel objawia się w uczniu, a w naszym przypadku Jezus zaczyna objawiać się w nas. Mówiąc słowami świętego Pawła, jeśli słuchamy, spędzając czas przy Jezusie, możemy w pewnym momencie powiedzieć, teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus, bo przyjmuję Jego miłość, Jego miłosierdzie, Jego życie, Jego wolę za swoje miłosierdzie, za swoje życie, za swoją wolę. Dlatego tak ważne jest, aby poprzez dar tego spotkania, tych rekolekcji, poczuć się takim uczniem, do którego przychodzi Jezus ze swoim słowem i ze swoim życiem. Byśmy mogli być znakiem dla innych, którzy nie mają Boga, którzy żyją w lęku. By ci, którzy żyją w lęku, którzy się martwią czy użalają nad sobą, zobaczyli w nas, w naszej postawie, w naszych słowach, w naszym życiu, Boga, który bez względu na osoby troszczy się o każdego. I o wierzącego, i o niewierzącego, o dobrego i złego, bo Mu zależy na każdym. Postawianie sobie Pana przed oczy będzie wyrażać się w słowie, w adoracji, w modlitwie, w uwielbieniu. A dusza wpatrzona w Jego oblicze
słysząca Jego Słowo, doświadczająca Jego obecności w sakramentach, będzie się wzmacniać, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje. Dlatego miejmy w sercu wdzięczność wobec Boga za tę łaskę, dziękując Mu i ufając, że obdarzy nas nie tylko tym, o co chcielibyśmy Go prosić w czasie tych rekolekcji, ale również obdarzy nas łaskami, które sobie w tym momencie nie uświadamiamy, które są darem Jego miłości, Jego miłosierdzia.